Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Draft YouTube. Moi drodzy, dzisiaj odcinek z waszym udziałem. Pod ostatnim odcinkiem mieliście pisać wasze komentarze i pobiliście absolutnie rekord, jeżeli chodzi o komentarze pod filmem jakimkolwiek na moim kanale w przeciągu tych 2 lat, jak już prawie nagrywam. Za co wam jestem mega wdzięczny, za taką aktywność. Kolejny draft będzie draft Instagram pod zdjęciem z Marceliną. Piszcie wasze numerki od 1 do 5. Link oczywiście do Instagrama znajdziecie w opisie. United91, zresztą tak samo jak mój Snapchat. Także myślę, że możemy zaczynać, słuchajcie. Bierzemy, słuchajcie, przekwytywanie. Za dużo tego, słuchajcie. I mamy pierwszą osobę. Kazachstan, Polska. Dwa minuty, dobra. Numer 4, po prostu. Okej, okay, numer 4 od Marka. Taki trochę akcent średni bym powiedział. No szkoda, że Polska zremisowała, bo wierzyłem, że może ich pojadą. Czekajcie, czwórka, aha, no to nawet spoko ustawienie mamy. No Marek, pozdrawiam serdecznie, za takie ustawienia to ja szanuję, na pewno. I już wybrał nam się kapitan, oj, dobra, szybko wtedy losujemy kolejną osobę. I jest to Mariusz niewyborowy, numer 1, pozdrawiam Gdańsk. Pozdrawiamy również, ale czemu ten Gdańsk został teraz trollowany? Był Bale, był Ronaldo, był Modric, nawet Lewandowski, a Shakiriego trzeba wybrać. Ech, no dobra, bierzemy Shakiriego zatem. Wybór pada na Shakiriego, no i losujemy kolejną kartę. Będziemy zaczynać od napastników. Józef Frytka, wybieram czwórkę. No, może chciałem piątkę, zobaczymy czy będę chciał tą piątkę. Ale Frytka powiedział, że czwórka, o Boże. Co z tym Kane'em się dzieje? Ostatnio też, draft Twitch jak robiliśmy, to oczywiście Kane'a musiałem mieć wybranego. Ach, nie, no nie wiem, no jakoś faktycznie chciałem piątkę. Dobra, kolejna liczba. Szymon Pestka. Numerek jeden i to jest Dempsey. Oj, to wygląda nieciekawie. Patrzymy dalej. Znowu Mariusz? Robimy, nie, to Mariusz już był. To lecimy dalej. Nemesis. Ale to w ogóle trzeba mieć farta. Na 1757 unikalnych komentarzy z różnych kont użytkowników YouTube dwa razy w przeciągu 4 razy wygrał gościu masakr. Dobra. Nemesis numer 5. Sprawdźmy, co pod piątką. Mertens. Okej, okay. Mertensy mi się nawet spoko gra. Może być Mertens. Lecimy dalej. Manuel Bendu. Numer 3. Dobra. Co będzie pod trójeczką? Wormer. Ajajaj, nieciekawie. Może kolejny. Kolejna osoba nam pomoże. Maciej Pałka. To jakieś zadania matematyczne. Widzimy, że już szkoła się rozpoczęła. Numer 5 od Maćka. O, tutaj jakieś zadanie pewnie z Majfy dał. Dobra, Romulo. Średnio, panowie. Ja potrzebuję waszej pomocy. Oj, coś się zepsuło. Dobra. Okej, wracamy, słuchajcie. Jakieś małe problemy techniczne. Dobra, kolejna osoba. Shaggy Street, jedyneczka. No dobra, co będzie pod jedyneczką na SPD? Luis Alberto, oj. Naprawdę wybieracie mi straszne karty dzisiaj. Apeluję o poprawę. I kolejny, znowu jedynka. No może teraz pod jedynką będzie coś lepszego. Sprawdźmy. Adrian, no powiedzmy z tych kart nie ma tragedii. Ale mogło być lepiej. Teraz już środek obrony. I mamy Zjabs, NZBZBZBZ, dwójeczka. Dobra, niech to będzie dobry obrońca. Jest Zuma, Zuma to jest dobry obrońca, absolutnie. Tylko z tym zgraniem w ogóle tutaj będzie rozpierdziel totalny. Kuba Kępka, wybieram czwóreczkę, dobra. Kto będzie na czwóreczce? Abdenur, no dobra. Jest to zawodnik, którego jako tako jestem w stanie zaakceptować. Kolejna, Kuba Nerdź, wybieram numerek 4. Tam będzie Messi, coś czuję. Okej, sprawdźmy. Czy będzie Messi? Czy tu będzie Messi na bramkarzu? No nie, będzie Schmeichel i to nie będzie Czechu, ani Buffon, ani Leno. Aj, najgorzej. No dobra, rezerwowy bramkarz. Kolejny ważny wybór. Mikołaj Szurgot. Wybieram do draftu YouTube numer 4. Błagam, niech pod czwórką będzie dobry bramkarz. Ryżik. Serio, chyba też z tym... Nie, ja nie wiem. Ale coś się zepsuło, dobra. Lecimy dalej. Bartek Leśniak, wybieram jeden, bo gram z nim w kosza. Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy Michael, od Michaela Jordana jedynkę.
I to będzie Jared, no tak średnio. Michael. Ajajajajaj. Kolejna. Sza, wybieram do draftu YouTube numer 5. Okej. Czy będzie coś lepszego? Nie będzie. Jest wysoki overall, ale karta bezużyteczna. O, dobra, dalej. Łukasz Mamiński, wybieram trójeczkę. Dobra. Tu będzie coś mocnego? No jest lepiej Luis Gustavo, daje radę jako tako. Kolejna karta to będzie od... Sprawdźmy. Chrisu Pinio. Wybieram numer 4. A te kropki tam to trzymało w niepewności. Jest Gundogan, okej. Patrzymy dalej. Wiktor Kowal. Najlepszym wyborem będzie piątka. Miejmy nadzieję, że Wiktor ma rację. Sprawdźmy to. Oj, nie do końca. Morata i Kane atak. Nie wyobrażam sobie tego absolutnie. Kolejna karta. Mariusz Bauman. Numer 3. Co pod trójeczką? Hummels. O, Hummels. Ale omijanas Messi, Ronaldo. Co tu się dzieje, moi drodzy? Ależ my karty omijamy. Dalej. Sub za suba. Idziemy na to? Nie, nie idziemy. Losujemy dalej. Dawaj, losuj tu. Po co tak cały czas machasz rękoma? No nie wiem, czemu, co mam zrobić, panie? No co mam zrobić? Losujemy dalej. A trójkę, panie, wybierz trójkę. Jeremiasz Klakson, no dobra. Czy będzie Klakson, czy nie będzie Klaksona? Po trójeczką jest Bale, jest lepiej. Gareth Bale, okej, bierzemy gościa. Jeszcze cztery karty do końca. Kamil Konik mówi, że dawaj trójkę. Okej, Konik, biorę trójkę. Nie ma innej opcji. Jest Vardy, jest to lepsza karta niż Kane, to na pewno. Okej, teraz jest progres. A Michał Abra napisał, że wybiera dwójeczkę. Co będzie pod dwójką zatem? Pulahan. Średnio, a było tak dobrze już. Dwie karty do końca. Tomes 15 napisał, że jedynka. A pod jedynką Marcal. Okej, średnio. I ostatnia karta. Karol Drafa napisał, że piątka. I co będzie pod piątką na samo zakończenie? Ojeju. Dąk. Pod piątką jest dąk, moi drodzy. Także tak to wygląda. Zobaczymy, co nam się uda ugrać z tym składem. Okej, słuchajcie, ostatecznie tak wygląda nasz skład. 83 na 53 zgrania zaledwie. Niech się dzieje. Co chcę, moi drodzy. Mam nadzieję, że chociaż... No nic lepszego nie wykombinuję. Shakiriego jeszcze będę wpuszczał pewnie w drugiej połowie, to tyle. Lecimy. A oto skład pierwszego rywala. Ronaldo, Suarez, Messi, Neymar, Douglas Costa, Bale. Ta szóstka. Ho, w ofensywie brzmi groźnie. Mandanda na bramce. To jest jedyny pozytyw chyba tego składu dla mnie. I już pierwsza okazja, Gareth Bale. Słuchajcie, mamy tutaj pokaz lagów, to na pewno. To jest najpewniejsza informacja, jeżeli chodzi o to spotkanie. Gareth Bale, nic z tego. Jeszcze jest tu Luis Gustavo. Gustavo, zobaczmy. Gustavo! I to będzie penalty, nie będzie. Mandanda od bramki. Zobaczmy Bale, teraz będzie szansa. Są nieprawdopodobne lagi, ale może jakimś cudem w końcu jest. Ale sami widzieliście, co się dzieje w tym spotkaniu. Jest dramat, ale prowadzimy, to najważniejsze. Wow, ale bramka. No to mnie zaskoczył, ładnie go. Uwaga, będzie okazja. Gareth Bale, ładne wejście Bale'a. Pięknie minięcie, to musi być penalty, no bez jaj. Jest penalty. I to będzie żółta kartka. No okej, mogę to zaakceptować. Mertens będzie strzelał, jest tutaj Mandanda. Mertens, ło. Został w środku, ale na szczęście nie użył prawej gałki analoga. Także jest spoko, prowadzimy. Zobaczmy, Mertens ładnie tutaj pozamiatał. Mertens! Poprzeczka. Jeszcze Bale! Mandanda! Co wyczynia ten diabeł? No nieźle, jeszcze tutaj piłkę przejmuje Romulo. Zagrywa do Vardiego. Vardy! Jest 3-1, ale powiem wam, że wciskałem 8 razy strzał. Ale przez te lagi jakoś mnie nie załapało tego. Na szczęście jest gol. Oj, a kto panu tak spie... O jest. My bad, mój błąd.
Mertens! 4-2. Szybka odpowiedź, Mandanda na bramce, można szaleć z dystansu. Oj, może być piąta bramka, Mertens broni Mandanda, Vardy dobija. I jest piąty gol i postawiona kropka na D, wygrywamy pierwszy mecz. Okej, moi drodzy, wygrywamy pierwsze spotkanie 5-2 i udajemy się na mecz ćwierćfinałowy. A to skład kolejnego rywala. No wygląda całkiem okej, ale ten środek obrony... Nieciekawe. Zobaczmy, piłka na Bale'a. Aha, Mascherano go odepnął, ale na szczęście oddaje nam piłkę za to, że go odepnął. I jeszcze daje nam karnego chyba, no mam nadzieję. Będzie penalty? No jak inaczej. Jest penalty, moi drodzy. No i teraz, czy wykorzystamy? Zobaczymy. Mertens czy Asenjo? Mertens! 1-0, ale bałem się. Ta piłka już, ten bramkarz tak dziwnie został w sumie. Ale obejmujemy prowadzenie, to najważniejsze. Może teraz, szybsza akcja, Gundogan, jest tu Vardy, uderzenie i to jest gol! Ależ tutaj nie dał szansy bramkarzowi. No i Vardy również wpisuje się na listę strzelców. Tutaj naprawdę fajne, ciekawe rozegranie. No i zbyt pasywnie obrona, pomoc otworzyła szansę Vardyemu na strzelenie drugiej bramki i mamy prowadzenie. Zobaczmy, Gustavo i 3-0 w 69 minucie. No myślę, że mamy półfinał, słuchajcie. No obawiałem się trochę tego składu, ale na razie jako tako dają rady, panowie. I chyba będzie rage quit, czy nie będzie? Jest rage quit do tego, jest rage quit. Lecimy od razu na mecz półfinałowy, słuchajcie. Oto skład naszego kolejnego rywala. Lewandowski, Kane, atak. Luis na obronie. Okej. Okay. Jest cień szansy. Gareth Bale przejmuje piłkę, zobaczmy Bale, jest tutaj Luis koło niego, Luis w ogóle się minął i 1-0. No właśnie, ten cień szansy upatrywałem w Dawidzie Luizie. I teraz serduszko dla Dawida, no łap Dawid, serduszko od Bejlusia, no łap. 1-0, nice. Co tutaj zrobił Dawid, zobaczmy, po prostu przeniknął przez naszego Bale'a, a szkoda gadać. Jeszcze Gareth Bale, będzie tutaj wchodził chyba w pole karne Bale. Nadal utrzymuje się przy piłce, zobaczmy, Gareth Bale szuka Dawida Luiza w obronie, ale go nie ma! I jest gol! 2-0. Gareth Bale, na razie bohaterem. Zobaczmy, kolejna akcja, Gareth Bale do końca, Bale. I 3-0. Wow, takie rzeczy w półfinale, naprawdę. I teraz Gundogan, zobaczmy, jest tutaj Luis, minięty z łatwością, Gundogan do końca i 4-0 w 45 minucie. No bramka do szatni, idealnie. Tutaj Gundogan naprawdę z dużą łatwością sobie poradził z rywalami. No i myślę, że coraz bliżej jesteśmy tego upragnionego finału. Okej, słuchajcie, no i też tutaj nastąpił rage quit, także mamy 4-0 i lecimy na mecz finałowy. Oto skład finalisty. Liga włoska połączona z ligą hiszpańską. Okej, jeszcze jest też Bayern, widzę. No dobra, zobaczymy, co tutaj kolega wykombinuje w tym finale. Ustawienie jest takie, że za ten środek będzie miał strasznie w tam bajzel, że ciężko będzie tam przejść. Bo jest tych zawodników środków pomocy tam napakowanych festa. Jest tylko tam typowo Dybala na szpicy i typowo będzie grał na kontrataki, to na bank. Ale my chcemy zacząć mocnym akcentem. I już Gareth Bale, słuchajcie, z pierwszą akcją, Bale! 1-0 w drugiej minucie. Oj, Dybala za łatwo przeszedł i wyrównanie. Ajajaj, znalazł tą lukę. No i niestety. Zobaczmy, Vardy zagrywa do Mertensa i broni to Reina. Wow. Nieźle, dał radę gościu. My zagramy przed pole karne. Tam czeka Gundogan, uderzenie zablokowane i będzie kolejny rzut rożny. Kolejna wrzutka, bramkarz nie wychodzi, czemu? Zadałem pytanie, ale mi nie odpowiedział. Iniesta z łatwością wchodzi w pole karne i 2-1. Ajajaj. Teraz ładne przejście i mamy podobne wyrównanie, 2-2. Teraz Gundogan, ładne przejście, Gundogan, zobaczmy, Gundogan do samego końca, Gundogan, Vardy! I to jest 3-2, co za mecz! No powiem wam, że do łatwych ten mecz na razie nie należy, bo dzieje się, jest cios za cios,
Ale to też dobrze dla was, bo na pewno dużo bramek jeszcze padnie w tym pojedynku. Uwaga, Mertens, rozrzucenie do Iniesty, Iniesta, Iniesta, Andrzej, ależ mnie tutaj zamotał. Kasper Schmeichel, no, Jezu, nie. Jest, jeszcze muszę nagrać dwa odcinki z tej FIFA, więc jeszcze nie rzucam. I chyba odpuszczę, ale... Hu! Mertens, Mertens, oj, 4-3. Dobrze, że on ma tego Reina na bramce, bo te bramki z dystansu możemy strzelać. To też jest jakaś zawsze przewaga dla nas. I może on zmienia bramkarza w tym momencie. Ojeju, zdobył Abdenur, mi tej linii nie przytrzymał. Ale jeszcze, ajajaj. Tyle błędów w tym meczu. 4-4. Zobaczmy Vardy. Może on w końcówce zrobi różnicę. Vardy do Bale'a! I to jest 5-4. Przepraszam mojego rywala. Jeżeli to oglądasz, to sorry, te serduszko, to nie do ciebie. Ej, 5-4. 5 minut przed końcem. Autobus po prostu. Okej, słuchajcie, wygrywamy ostatecznie ten mecz 5-4, ale naprawdę wyrównany pojedynek, dużo dziwnych sytuacji, same błędy, rykoszety. Ech, no ale taka niestety jest FIFA. No ale narzekać nie będziemy, bo wygrywamy ten draft ostatecznie, także dziękuję wam bardzo za wszystkie wybory. Gdybym nie wygrał tego draftu, to prawdopodobnie zostalibyście wszyscy zbanowani, ci co mi podpowiadali tutaj tych złych zawodników. Także upiekło wam się. Nie no, oczywiście żartuję, otwieramy paczki, słuchajcie. 55 tysięcy, taka jest równowartość tych paczek. I sprawdźmy, co mieści się w pierwszej z nich. No pięknie, naprawdę. No rewelacja. I zobaczymy, co jest w kolejnej paka za 50 tysięcy. Może tu będzie jakiś boom. Royce? Może? Czy to jest... O jest, co za... To mnie strollowali. To mi dali gytce na LP. Czy może być coś gorszego, powiedzcie mi? No chyba nie może być. Ale nie, może coś jest warte jeszcze w tym gytce. Chociaż raczej wątpię. A, Quicksand. No i pod ostatnim odcinkiem kupiliście 2,5 tysiąca łapek. Co za tym idzie? Otwieramy jakąś specjalną pakę. Za 35 tysięcy. Za 35 tysięcy otworzymy. Albo dwie, dobra, dwie paki za 35 tysięcy, taki mały bonus. No i pamiętajcie, że kolejny draft to będzie draft Instagram. Będę go nagrywał w piątek lub w sobotę już, także można powiedzieć, kto pierwszy, ten lepszy, tak? Napiszcie te komentarze pod zdjęciem z Marceliną. Tam na pewno. Nie wiem, czy będę wybierał, czy będę losował, zobaczymy jeszcze, jak to dokładnie będzie wyglądało. I odcinek prawdopodobnie pojawi się już w niedzielę. Także ostatnia paczka w tym odcinku. Jeżeli wam się podobał ten draft YouTube, jeżeli chcecie więcej takich, to koniecznie zostawcie kciuka w górze, jeżeli nie, to kciuk w dół. Jeżeli wam się nie podobał ten odcinek, oczywiście standardowo, no jak widzicie, paczki nam nic nie przyniosły. Mam nadzieję, że to... Jakie szczęście mieliśmy w tej FIFA, to wszystko się odwróci w kolejnej edycji FIFA. A o tym już się dowiemy już wkrótce, bo premiera za 2 tygodnie tak naprawdę. A oczywiście będzie demko i akces tak dalej, także wszystko szybciej na pewno się pojawi u mnie na kanale. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, miłego dnia, yo! Such a work of art, I should live at the moment.